zasięg ramienia robota wynosi 3 metry, także można podejmować przedmioty, które są położone wyżej, dalej, bez konieczności podjeżdżania do bezpośredniego sąsiedztwa. Ratownik przenosi ołowiany pojemnik na granicę stref. Oczywiście w momencie realnych działań ta strefa byłaby dużo większa, natomiast dzisiaj ze względu na to, żeby można było wszystko dobrze dojrzeć, robimy to w skali pomniejszonej. Robot poprawia grupę i udaje się do pozostawionego pojemnika ołowianego, który następnie zostanie zamknięty. Promieniowanie zostanie ograniczone i grupka będzie przygotowana do dalszego transportu. Każde koło robota ma indywidualny napęd. Dlatego jestem w stanie obracać nawet wokół własnej osi. Dodatkowo ma możliwość zablokowania jednej z osi, tak aby w terenie trudniejszym pokonywanie przeszkód było łatwiejsze. Kiedy stoi się blisko takiego robota, wydaje się, że też czynności są bardzo łatwe. Natomiast gdy operator wykonuje je z panelu operatorskiego i pracuje tylko za pomocą kamer, to czasami z pozoru trudne czynności są, z pozoru łatwe czynności są trudniejsze. Pyłka została umieszczona w pojemniku. Robot jeszcze zamknie skrzynkę, tak aby to promieniowanie zostało ograniczone również do góry. A ratownik, który wcześniej już został ubrany, taką skrzynkę przejmie i zabierze w pobliże samochodu, który będzie ją transportował do ewentualnego składowiska czy zakładu unieszkodliwiania tego typu odpadów. Pojemnik został zamknięty. Ratownik zabiera go wraz z zawartością. Przenosi go do dalszego transportu. Za chwilę jeszcze podejdzie z miernikiem. Przekaże robotowi jeszcze raz miernik, żeby dokonał pełnego rozpoznania strefy. Między innymi zostanie też również sprawdzone skażenie chemiczne. Ratownik bezpośrednio wejdzie, sprawdzi, czy w miejscu prowadzonych działań nie doszło do jakiegoś skażenia, na przykład bronią chemiczną, czy jakimiś toksycznymi środkami przemysłowymi. Jednostka Katowice-Piotrowice funkcjonuje również w europejskim module obrony ludności. Może być delegowana na działania poza granice kraju w moduł tak zwany CBRN. Literki te odnoszą się do poszczególnych zagrożeń, czyli C, zagrożenia chemiczne, B, biologiczne, R, radiologiczne, N, nuklearne. Czasami dodawana jest jeszcze do tego literka E, czyli od eksplozji zagrożenia wybuchowe. Robot jeszcze raz podjeżdża, sprawdza dokładnie strefę, czy nie doszło do skażenia. Ratownik w międzyczasie już przygotował sprzęt do identyfikacji zagrożeń chemicznych, stricte do broni chemicznej, do gazów bojowych, także wchodzi do strefy i sprawdza jeszcze, czy nie ma jakichś śladowych ilości substancji niebezpiecznych. Stosując zasadę od zewnątrz do wewnątrz, sprawdza granice stref, podchodzi coraz bliżej, czy na osiedlaczu
żadnego sprzętu pomiarowego, wskazywane są jakieś obecności jakichś substancji. Jeszcze sprawdził samo miejsce skażenia. Jeżeli chodzi o promieniowanie jonizujące, zasada jest taka, że im dalej, tym bezpieczniej. Dlatego czasami, jeżeli wyniki pomiarów gdzieś w określonym dystansie nie są wysokie, może się okazać, że doszło do skażenia powierzchni na przykład cząstkami alfa, które nie są przenikliwe, ale również niebezpieczne. Strefa jest czysta, ratownik kończy działania, wraca do stanowiska z grupy specjalistycznej. Robot również kończy swoje działania i wraca do pod samochód, do swojej bazy. Po zakończonych naszych działaniach zapraszam, jeżeli ktoś miałby ochotę zobaczyć, jak taki robot wygląda z bliska, sprawdzić.